Panie profesorze, przewlekła białaczka limfocytowa to najczęstsza białaczka u dorosłych. Proszę powiedzieć, czy dzisiaj chorzy pacjenci w Polsce są optymalnie leczeni? Na pewno należy podkreślić bardzo dobre decyzje refundacyjne ostatnich miesięcy, no można lat powiedzieć, dlatego że w tej chorobie dokonał się przełom. Odchodzimy już od leczenia, które no dotychczas było bardzo dobrym leczeniem. Mówię tutaj o immunochemioterapii, czyli nowoczesnej formie chemioterapii wzbogaconej o ten komponent immunologiczny, żeby w sposób celowany zwalczać komórki białaczkowe. Od tego już odchodzimy i rzeczywiście w Polsce nadążamy za tym trendem międzynarodowym. Mamy decyzję refundacyjne dotyczące różnych grup terapeutycznych. Jedna z grup to są leki doustne, inhibitory kinazy Brutona. To są leki stosowane w sposób ciągły, leki doustne i rzeczywiście tutaj dostępność poprawiła się. Do ibrutynibu jest szeroka dostępność, do akalabrutynibu troszeczkę węższa, ale to związane jest z tym, że jest to nowszej generacji inhibitor i pewnie ministerstwo w sposób stopniowy będzie podchodziło do tych decyzji refundacyjnych. Dużym sukcesem jest objęcie refundacji u pacjentów wysokiej ryzyka choroby, to ryzyko oceniamy markerami molekularnymi, genetycznymi, już od pierwszej linii leczenia. No i bardzo dobre decyzje dotyczyły wenetoklaksu. To jest inhibitor BCL2, który podajemy w połączeniu z przeciwciałem monoklonalnym. W terapii pacjentów nawrotowych, to są wyniki badania Murano, dowiedziono dużo większą skuteczność nad immunochemioterapią i w zasadzie ta terapia wyparła immunochemioterapię z terapii nawrotu. Ona jest w Polsce dostępna tak, jak jest zarejestrowana, także tutaj trzeba powiedzieć, że jest to ten optymalny sposób refundacji leków, do których eksperci namawiają, a widać, że ministerstwo w ostatnim czasie coraz częściej dąży. Jest również dostępna terapia wenetoklaks obinutuzumab, tym razem inne przeciwciało monoklonalne, można powiedzieć aktywniejsze, co pozwala nam na ograniczenie terapii do roku. Także oszczędności systemowe też należy brać pod uwagę przy tych drogich lekach innowacyjnych. I ta terapia jest dostępna zgodnie ze standardem uwzględniającym wyniki badania CLL14, czyli dla pacjentów, którzy mieli czy inne choroby współistniejące, czy nie kwalifikowali się do immunochemioterapii. Natomiast nowością są wyniki badania CLL13, które rozszerzają analizy dotyczące skuteczności schematu wenetoklaks obinutuzumab dla całej grupy pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w pierwszej linii leczenia. I tu wyniki tego badania są pozytywne. Pozytywne w odniesieniu do pacjentów młodszych, którzy dotychczas dostawali immunochemioterapię. Oni, jeśli otrzymują schemat wenetoklaks obinutuzumab, mają schemat bardziej skuteczny. No i chyba najważniejsze jest to, że immunochemioterapia była bardzo skuteczna w grupach pacjentów, którzy mają dobre rokowanie. Tutaj skuteczność jest porównywalna, ale mamy bardzo dobrą informację dotyczącą bezpieczeństwa terapii. Określono liczbę drugich pierwotnych nowotworów, które tak nawiasem mówiąc w przewlekłej limfocytowej są dosyć częste. To dotyczy prawie 30% pacjentów. Różne badania są mówiące nawet, że może być ich trochę więcej. I tutaj jest łącznik między sposobem leczenia wykorzystującym stare leki, takim lekiem, no, którego się bardzo obawiamy w odniesieniu do możliwości nowotworzenia głównie chorób z grupy mieloidalnych, czyli zespołów mielodysplastycznych, ostrych białaczek, to są leki z grupy antagonistów zasad purynowych. I rzeczywiście tutaj dowiedziono, że w dłuższych analizach pacjenci, którzy byli leczeni immunochemioterapią, byli narażeni na ryzyko drugich pierwotnych nowotworów. Natomiast w badaniu, które teraz dokładnie omawiam, czyli CLL13, okazało się, że o połowę mniej drugich pierwotnych nowotworów obserwowano u pacjentów leczonych skojarzonym wenetoklaks obinutuzumab niż immunochemioterapią. Także nawet jeśli będziemy podawać skuteczne leczenie w grupie o korzystnym rokowaniu, pamiętajmy o tych wynikach, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa. I w zasadzie ten schemat stał się schematem uniwersalnym, stosowanym u wszystkich pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową już od początku terapii. Także wracając do pytania odnośnie międzynarodowych
różnych standardów. Pamiętajmy, że standard to nie jest jedna terapia. Mamy kilka terapii, terapie alternatywne, terapie, których wybór jest dokonywany w oparciu o kilka elementów. To nie jest tylko jeden element, czyli analiza badania klinicznego, rejestracyjnego, ale zwracamy uwagę na toksyczność terapii, zwracamy uwagę na choroby współistniejące i na koniec, no pewnie od tego powinniśmy zacząć, zwracamy uwagę na preferencje pacjenta, czyli rozmawiamy z pacjentem, czy preferuje terapię ciągłą, czyli cały czas dostaje leki doustne, czy też ograniczoną w czasie przez rok otrzymuje leczenie po to, żeby przez kolejne lata być tylko w obserwacji. Także wydaje się, że biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, dostępność mogłaby być rozszerzona również o grupę pacjentów młodszych, którzy dotychczas kwalifikowali się do immunochemioterapii. Naprawdę chcielibyśmy już zapomnieć o immunochemioterapii, żeby mieć możliwość nowoczesnego leczenia od samego początku. Czyli tak jak rozumiem, można podkreślić fakt, że wiele dobrego zadziało się, jeżeli chodzi o pacjentów hemato-onkologicznych, również z przewlekłą białaczką limfocytową. Wiele tych nowych terapii weszło do refundacji w Polsce, a to, na co jeszcze czekamy, to poprawa leczenia w pierwszej linii dla tych chorych dobrze rokujących, czy tak? Tak, z tym, że dla bardzo wąskiej populacji pacjentów, to też warto wspomnieć, że ta decyzja zgodnie z oceną AOTMIT-u nie będzie miała wpływu finansowego. Także to jest niesłychanie ważne, że dobre leczenie można bez większego problemu finansowego podać wszystkim pacjentom już od pierwszej linii leczenia. I jedną z takich korzyści jest ta ochrona przed wtórnymi nowotworami. Tak, no tu oczywiście to jest dyskusja, czy to są wtórne, czy drugie, pierwotne, także to lubimy akademicko sobie o tym porozmawiać, natomiast dla pacjenta to rzeczywiście jest dramatyczna sytuacja. Nie dość, że ma jeden nowotwór, przewlekłą białaczkę limfocytową, to rozwija się druga choroba, komplikuje nam to podejście terapeutyczne, no wiadomo, że rokowanie dla pacjenta z drugim nowotworem, a jeśli to jest taki nowotwór, o którym mówiłem, ostra białaczka szpikowa, rokowanie jest bardzo złe, także powinniśmy zabezpieczyć tych pacjentów, którzy no znowu w takim nieładnym ujęciu systemowym bardzo obciążą system, bo pacjent, który ma drugi nowotwór, wymaga częstszej liczby hospitalizacji, wymaga podwójnego leczenia, dużo częstsze powikłania tego leczenia, także zróbmy wszystko, żeby zabezpieczyć pacjentów przed występowaniem drugich czy wtórnych nowotworów. Tak jak mówię, wszystkich i tak się nie uda, bo te drugie, pierwotne nowotwory są wpisane no w to chyba upośledzenie układu odpornościowego, które towarzyszy przewlekłej białaczce limfocytowej, bo dowody naukowe mówią nam, że one występują niezależnie od leczenia. Natomiast zdecydowanie, jeśli jest leczenie starsze właśnie z użyciem analogów purynowych, no wtedy jednak to ryzyko jest wielokrotnie wyższe. A jeszcze co istotne, jak rozumiem, mówimy o takim leczeniu ograniczonym w czasie, co jest również bardzo ważne dla systemu ochrony zdrowia. Wiadomo, że brakuje hematologów, hematoonkologów. Leczenie ograniczone w czasie rzeczywiście jest nowością w odniesieniu do nowych terapii celowanych. Dotychczas koncepcja była długotrwałej kontroli klonu białaczkowego i to wymagało ciągłego podawania leków, nawet wygodnych leków doustnych, no ale też wiadomo, że kilka lat terapii może powodować również działania niepożądane tych leków celowanych. Natomiast tutaj leczenie jest ograniczone w tym przypadku do roku. No jest to bardzo wygodne, a tak jak pani redaktor powiedziała, systemowo pożądane. Z jednej strony płatnik wie dokładnie, jakie koszty zabezpieczyć dla pacjenta. Z drugiej strony no system, który jest przeciążony, to przeciążenie wynika też z elementu naszego sukcesu, dlatego że coraz więcej pacjentów żyje z chorobami hematologicznymi. Wiadomo, że żyją, muszą być kontrolowani i w związku z tym te kolejki w poradniach czy obciążenie poradni będzie zwiększone, no ale też na pewno negatywnie do końca nie możemy tego oceniać. Jednakże jeśli mniej intensywnie pacjent korzysta z systemu poradnianego, ambulatoryjnego, robi, mówiąc nieładnie, miejsce innym pacjentom, także też o tym aspekcie należy pamiętać.